A wiecie, po czym poznać, że spowiedź będzie dobra w konfesjonale? Że ktoś przychodzi, mówi w imię Ojca i Syna i milczy. I mówi, proszę księdza, zaczynamy? Ja mówię, no zaczynamy. Będą iskry szły. Najgorsi są ci, którzy mają melodię. Ogólnopolska melodia na spowiedź katolika w Polsce. La 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 la. To jest, będzie Szczecin czy coś, bezmyślnie, tak, proszę Państwa, bezmyślnie. Że ktoś żyje, że ktoś się walczy, że no, z spowiedzią się zmaga. Nie? To jest jedno zdanie, które on wydusi przez 5 minut, ale to jest jego zdanie. Nas jest kilka osób w środku i my się boimy, że to się wyda. Że to się wyda, że właśnie jestem innym, że się ktoś podejrzy mnie, że jak ksiądz tam coś robię takiego, co ksiądz nie powinien robić. Jeśli ja będę zawsze wszędzie księdzem, nawet bez sutanny, to się tego nie będę bał. Pan Ziemkiewicz napisał w książce Polactwo, że jak się jest na zachodzie Europy czy w Stanach i ktoś się na ciebie patrzy w autobusie, to ludzie reagują tak, on się na mnie patrzy. Ja go nie znam, ale może się gdzieś spotkaliśmy. Na wszelki wypadek się uśmiechnę i obcy ludzie się uśmiechają do siebie, kiwają głową. Proszę Państwa, wsiądźcie do autobusu Sochaczy w Grójec o 6 rano i intensywnie patrzcie się na miejscowego. Usłyszycie, chcesz mordę? Coś ci się nie podoba? Czy się nie widzi ci się coś? Bo on się boi, że ty go czytasz, że on jest prosty, prymitywny, a może nawet niemoralny. Zwrócić, drogie panie, na weselu wszystkie panie są na topie. No top sukienka, top fryzura, top makijaż. Idzie facet z kamerą, proszę mnie nie kamerować. Ja mówię, proszę pani, żeby pani była ubrana jak do zamiatania strychu, no to rozumiem, ale pani jest na topie. No najlepiej. Dlaczego pani nie chce, żeby panią sfilmował? Bo mnie sfilmują i będą se mnie gdzieś oglądać, a ja się nie będę mogła bronić. Będą sobie komentować mnie, więc lepiej niech mnie nie mają. Być sobą, odkryć się, pokazać siebie takiego, jakim się jest. To na początku kosztuje, bo jak my zdejmiemy tą konserwę roli, to nam się wydaje, że tam nic pod spodem nie ma. Dlatego lubimy być zawsze ubrani w uśmiech, w dyżurne słowa. Proszę Państwa, gdzie uśmiech, w dyżurne słowa? Proszę Państwa, gdzie ludzie poznają siebie, kim są naprawdę? W szpitalach. Taki jeden mój, no nie, to nawet nie kolega, bo to wyższej klasy, profesor u nas w diecezji warszawskiej, zawsze clergyman, zawsze elegancko ubrany, zawsze toga, zawsze to. I ja sam opowiadam, jak poszedł do szpitala, bo coś go jelita bolały. No, pan docent zrobił jakieś tam wstępne badanie i mówi, że trzeba zrobić badania takie porządne. Niech ksiądz profesor teraz 3 dni tam nie je, potem lewatywka, no i proszę do nas. No i mówi, przyszedłem do nich, kazali się rozebrać do końca. Leżę jak ten nowonarodzony, i wsadzają mi tam wiecie gdzie. I lekarz mówi, o, to jest bardzo ciekawy przypadek. Czy ksiądz profesor się zgodzi, żeby to studenci obejrzeli? Przyszło 30 studentów, zaglądali w jego jelita i mówili, ale jazz. A mówi, a ja się robiłem taki malutki, z wielkiego księdza profesora. Tak samo jak byłem klerykiem, jeszcze nie miałem sutanny, zaprosiły mi siostry zakonne na choinkę dla dzieci niewidomych i psychicznie chorych. Z tym zespołem Downa. Ja się strasznie tych dzieci przestraszyłem. Ja w ogóle z dziećmi nie za bardzo, a z takimi chorymi dziećmi wtedy to nie wiedziałem, co robić. I gdzieś się zrobiłem, schowałem się za co? Za słowo artysta i stroję gitarę. Oni mówią, proszę księdza, ksiądz coś zagra. Chwileczkę, stroję instrument. Proszę za głośno tam wśród nocnej ciszy. Momencik, giemi nie stroi. I przyszedł taki muminek, przechylił główkę, oczy takie skośne i mówi do mnie, ty, wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. I tak, proszę Państwa, w szpitalu, gdzie ktoś nas wyśmieje, ktoś powiedział, jeden ze świętych powiedział, nie mówcie mi o ludziach, którzy nie mają poczucia humoru, nie są poważni. Nie są poważni. Wrócić do samego siebie, wyjść z tych kłamstw. Amerykanie obliczyli, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Jak ja to przeczytałem, to się za głowę złapałem. Chyba 18 razy na dzień, na tydzień, na godzinę. Jak to możliwe? Ale jak sobie tak przypomnimy, drodzy Państwo, w piątek byliście ostatni raz w pracy. Wchodziliście do siebie, do pracy, idzie kierownik. O, pan kierownik, cieszę się bardzo, że pana widzę. Raz. Koleżanka mówi, podoba się moja nowa sukienka. Bosko w niej wyglądasz. 2, paskudny worek po kartoflach, co ona kupiła. Jak tam weekend? O, z mężem byliśmy w bardzo ładnych ogrodach, tam gdzieś za Gliwicami. 3, kłóciliśmy się całą niedzielę.
nazbierał się 18, nie da się nazbiera 18. Byłem kiedyś w Otwocku, tam pracowałem, idę ulicą, idzie pani Jola, pielęgniarka, ja wpadłem na nią, ojej, ksiądz Piotr. Ona mówi, ale się ksiądz posta, ale ksiądz zmężniał. Ja mówię, nie, postarzałem się. Ja nie jestem, proszę Państwa, żeby wszystko walić każdemu, co coś wyskoczyło, czy że popełnił błąd językowy. Ale problem polega na tym, że my właśnie sami nie wiemy, kim jesteśmy, że wchodzimy w jakąś grę i wtedy nie słyszymy Pana Boga. Bo Pan Bóg pisze do Ciebie listy na Twoje prawdziwe nazwisko i imię i Twój adres. A Ty żeś se zmienił nazwisko, adres i udajesz kogoś innego. I skrzynka Twoja...